Cześć, witam w drugim odcinku serii podstaw programowania w sumie w Javascript. W tym odcinku będziemy potrzebowali yy, miejsce w którym będziemy tworzyć sobie nasze projekty. Będziemy pisać a, od Generalnie Javascript, HTML, CSS można pisać w dowolnym miejscu, możemy sobie Stworzyć pliki na komputerze, w jakimś folderze, tak, w jakimś katalogu, inaczej mówiąc. O, co jeszcze. Możemy pisać w Notatniku, Notepadzie, a Visual Studio Code to są takie programy, które pozwalają nam na pisanie, właśnie kodu. I one, Te, te, te programy, ze względu na ich prostotę, w zależności od tego, jaki wybierzemy, one mogą nam pomóc przyspieszyć tutaj działanie, e, działanie, działanie. No, Ułatwiają nam pisanie kodu, inaczej mówiąc. Notatnik, oczywiście, to jest najprostsza rzecz, która jest dostępna w Windowsie. Później mamy Notepad, który możemy sobie zainstalować, i on już jest troszeczkę powiedzmy wygodniejszy, ale nadal taki dosyć e, no, dosyć nierekomendowany. No i mamy jeszcze Visual Studio Code. To jest oprogramowanie od Microsoftu, które nam tutaj ułatwi naszą robotę, no nie? No dobra, no i teraz tak. Ja wybiorę Visual Studio Code, żebyśmy mieli jakiś wspólny, wspólny program, w którym możemy coś sobie przygotowywać. Jest on na tyle fajny, że w że, że, że większości powinien przepaść do GUSy, Jest w miarę prosty do obsłużenia, więc idziemy z tym koksem. Także no, to wyszukajmy sobie ten program. Ja to wpisuję Visual Visual Studio Code w wyszukiwarce, Może być Google. Widzicie, mam tutaj Code Visual Studio.com <laughs> oczywiście możemy sobie pobrać. Mam na Windowsa, Linuxa, Maca. Ja mam tutaj Windowsa, więc wybiorę sobie Windows. Wiadomo, tu się nam pobiera, odpalamy, przechodzimy. Tam głównie klikamy dalej, dalej, dalej. To nas jakby nie interesuje, co tam e, możemy ustawić, bo te domyślne wartości e, są OK. Mam tam oczywiście miejsce, gdzie zainstalować, możemy sobie to zmienić, jeżeli potrzebujemy, no i tyle. Gdy to już wykonamy, tak, gdy zainstalujemy ten program, mamy na mm, desktopie, na pulpicie mm, skrót, którego uruchamiamy, no i ja tutaj mam świeżą instalację. Mam do wyboru, jakie tło ma być tutaj używane. Oczywiście ja używam ciemnego, bo tutaj troszeczkę oczy bolą. I co dalej? No tutaj wybraliśmy sobie tło. Możemy oczywiście pewnie je zmieniać, jeżeli będziemy potrzebowali. No i dobra, przejdźmy sobie dalej. Tu oczywiście mam na razie po angielsku to wszystko, więc idźmy dalej. Sprawdźmy, co tu jeszcze mamy ciekawego. Hmm. Czy chcemy szybciej tam ogarniać to wszystko, to czy coś tu potrzebujemy? No nie, dobra, zostawiamy sobie to, co mamy. Edytowanie. aha, czy możemy sobie ustawić tutaj hmm, dwa pliki obok siebie. Czyli to ma nać skrót, jak to wykorzystać. No, my to nie potrzebujemy. No i dobra. To wszystko, co potrzebowaliśmy. Tutaj mamy też możliwość, jakby, wyświetlania takiej strony przy każdym uruchomieniu Visual Studio Code. Możemy to odznaczyć. Możemy to zaznaczyć. Ja to zostawię A tak, jest. No i dobra. No i w następnym odcinku będziemy. Stworzyli sobie pliki, albo będziemy sobie tutaj, no tak, stworzymy sobie pliki i będziemy dalej szli z koksem, że tak powiem. Także dzięki za uwagę no i cześć.